Siemka, 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 witam, witam, witam was wszystkich moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie, oczywiście ponownie z gry Mass Effect Andromeda. Kontynuujemy sobie dzisiaj naszą eksplorację planety. Mam nadzieję, że większość uda nam się już dzisiaj skończyć, mam taką nadzieję, ale jak z tym będzie, no to się okaże oczywiście. Przypomnę oczywiście, nim zaczniemy, również o zostawieniu subskrypcji, żeby nie ominąć żadnego nowego filmu, zostawieniu komentarzu, bądź też łapki w górę, bądź też w dół, jak wolicie. Tak więc lecimy. W poprzednim odcinku, co w poprzednim odcinku robiliśmy? No w sumie robiliśmy to, co zwykle ostatnio, czyli robienie zadań pobocznych. Chciałbym wrócić na chwilę tutaj, aby dokończyć to zadanko. Akurat mamy tutaj szybką podróż, więc możemy to szybko załatwić i wykonać to zadanie. I zobaczymy. Dobra, gdzie? Kawałek stąd, tak? Ja mam, dobra. Jest nomad. Przyjechał z nami. I tu mamy co? Ustaw drugi młot, żeby dowiercił się do gazu ziemnego. Dowiercił się do wody. Lepsze nawodnienie Prodromus albo nie wiem. Niby oba umożliwią lepsze nawodnienie. This is the spot that Advent Scout gave us. Natural gas right under our feet. Didn't we just fix this planet? I guess we could go to the other site and tap water for Prodromus. We need to pick. All right, second hammer, here we go. Aren't the hammers or the remnant. What is that? Pathfinder, the gas deposit has been exposed, but not completely. A lot of new hammer sites, Sam. One last hit should do it. Okej, jeszcze jedno uderzenie, tak? Mam wrażenie, że będziemy tutaj teraz musieli stoczyć tą walkę, o której myślę. No nic, w razie czego zrobimy to, prędzej czy później i tak musielibyśmy to zrobić. Aczkolwiek przydałby mi się bardziej opancerzony pojazd, uzbrojony podczas tej walki. Last hammer. This should finish the job. Everyone ready? Pokonaj architekta porzuconych, tak jak myślałem. Dobra, jak się z nim walczyło? Walimy po nogach i uważamy, żeby nie zginąć. No i czekamy, aż odsłoni mordę. Swoją paskudną, szkaradną.
Dobra, co dalej? Aha, przywołał kumpli. Chyba dobrze byłoby pokonać tych jego kumpli. Żeby nam za bardzo nie przeszkadzali. Dobra, jeden przekaźnik zniszczony. Dobra, oddalamy się od w sumie dogodnego miejsca do walki. Ale chyba zbliżamy się do następnego z tego co widzę. Dokładnie tam. Poleciał gnojek. Dobra, widzę, że tutaj też jest sporo osłon i skrzynka na amunicję. Dobra, po mordzie. Nie najlepiej to zabrzmiało, rodzi dzieci. Dobra, druga noga położona. Teraz chyba powinien wrócić do pierwszego punktu. Chyba, że się mylę. Dobra, chyba się mylę. Dobra, morda się zamknęła.
Wow, wow, wow. Całą tarczę mi zdjął. Ja mu dam posiłki. Dobra, obie, a raczej obie, wszystkie nogi zniszczyliśmy. I po sprawie. Okej, udało się go zeskanować. Okej, good. Not what I was expecting, but wow. Ryder, it's Hanley back at the outpost. The seismic readings just went crazy. What happened? A remnant the size of a building. What? At least you made it and kept that thing away from the outpost. Nice work. Ładnie, udało się. Mamy nawet pojemnik. Jakiś, chyba po nim został. Wiem, że to jego cielsko będzie lewitowało potem w kosmosie nad planetą. Będzie można zobaczyć ze statku je. Okej. Okay. Tu wszystko załatwione. Chwilę mi to zajęło. Ale dobra, możemy wrócić w to miejsce. I kontynuować sobie dalej. Walka nie była jakaś specjalnie trudna, no ale przydałby się nieco większy damage. A skoro o damage'u już mowa, to rozdajmy sobie umiejętności. Mamy 16 punktów aż. Ładnie. Strzał wstrząsowy może by rozwinąć. On nieźle tam gnoił i łupał ich. Obrażenie bezpośrednie, siła bezpośrednia, promień rażenia. Oczywiście, że siła bezpośrednia. Obrażeń przeciwko pancerzom, przeciwko tarczom. Tu się na razie wstrzymam, nie będę tego póki co rozwijał. Wojak inicjatywy. Ok, profil żołnierz osiągnął rangę 3. Czyli to, co akurat używamy, bardzo fajnie. Inwazję bym rozwinął teraz. Czas trwania. Ona była dobra chyba przeciwko tarczom i ogólnie. Zabierała damage, tak mi się wydaje. Zasięg efektu, szybkość ładowania. Tu mamy czas trwania, rozrzut, osłabienie obrony przeciwnika. Kiedy zdrowie celu spadnie, inwazja wywołuje wybuch, który zadaje obrażenia wrogowi innym. Obrażeń przeciwnika. Aha, czyli to jest taki debuff później. Tutaj i tutaj jest debuffem. Co by mi się nawet podobało. Na razie na trzecim poziomie zostawimy. Inżynier. I rzut. Zobaczmy. Wszystkie obrażenia. Promienie rażenia. Dobra. Pyk. I tu nie rozwiniemy, bo 5 punktów potrzebujemy tak czy inaczej. Ale rozwiniemy sobie rzut na maksa.
skora 6 punktów. Komandoski Asari. A tak wręcz, ona walczy wręcz w ogóle tak średnio za bardzo. Trening obronny, maksymalne zdrowie. To jej podniesiemy i to jej podniesiemy. No, na razie ją rozwijamy tak, powiedzmy, aby miała wszystko przynajmniej na trzeci poziom. I PB, u niej fali uderzeniowej nie rozwijamy, widzę. Efekt mistrzyni. Obrażenia broni, okej. To weźmiemy. I na razie wystarczy. Troszkę kadmu. Zobaczmy, tu coś mieliśmy. Wyzwalacz wspomnień. Ten wyzwalacz wspomnień był gdzieś tam na górze chyba. Już nie pamiętam nawet, w jaki sposób ja się do niego dostawałem. A, widzę wyzwa... jest tam. Dobra, bez większego problemu. Another eidetic trigger, Sam? One of your father's memories is now accessible. Return to Sam Node on the Hyperion to investigate further. Okej, to później oczywiście. Teraz tu, utrata i odzyskanie zaopatrzenia, a tu mamy pokonać Ketu, dobra, czyli tu w tym momencie. Teraz chyba właśnie możemy dostać się, znaczy możemy, już w poprzednim odcinku mogliśmy dostać się do tej jaskini, ale... Okej, nawet nie chodzi o jaskinię, chodzi tylko o osoby nad jaskinią, zobaczmy. Wise decision, standing down. Who are you? Chase Gannon. Used to be maintenance. Look. Chciałem przejść tak, żeby z nimi pogadać twarzą w twarz, a nie przez ściany. We didn't want to be outlaws. We have family on the Nexus. But we didn't think we'd be welcome. Tan hasn't been forgiving. Not that we deserve it. How did you end up like this? What? As exiles? There was no hope. You have to understand. Bardzo piękne ujęcie. And when they exiled us, we saw it could be worse. People praying on their own. We couldn't. So we hid out here and thought maybe... I don't know. I don't know, Pathfinder. You admit you were criminals. What choice do we have? Exiled means they kill you if you come back. But we couldn't keep doing it. We're not pirates. We came here to build. All we could do was watch. Watch you build. At least it was something. I can't let this continue. You know that. Pathfinder, we're not asking to continue. Just, we tried, all right? We tried and fucked it all up. Not exactly a nuanced defense. There isn't one. We got scared. We did bad things. We regret it. Maybe we're idiots. Maybe we should never have come here. But we want to believe there's a way back. You want a chance? A way back? Tan may not like it, but he's not here. They'll accept that?
Let us try. Prodromos isn't in the business of refusing honest help. I'm numb, Pathfinder. I don't know if there are words. Then get to work. Okej, poszli sobie donieść. Donieść na przemytników. Komu mam donieść na nich? Okej. To będzie na zakończenie. Tu mamy. Na razie nie możemy. Zbadaj obecność ketów. Spotkaj się z kontaktem. No dobra, jedziemy spotkać się z kontaktem w takim wypadku, w tym momencie. I będzie po drodze. Nie wejdziemy. Wejdziemy, dobra. No i zasuwamy. Just have a base here. This is a stronghold. Your first outpost. It must mean something to you. Ile dobrze pamiętam, tu możemy być atakowani. Złe miejsce sobie wybrałem. Was calling from a Ket bunker? Weird. We don't know he's a friend. Pamiętam, że tu był taki bug, że podczas rozmowy z nim mogły nam się dostać do środka tego budynku przeciwnicy i nas atakować i nas nawet zabić. Ale z tego co wiem, gdzieś tam czytałem, to chyba został usunięty ten bug. Well, well. Glad you decided to show. This your handiwork? Abso-fucking-lutely. Name's Bane Masani. Ket hunting's a hobby of mine. I znowu rozmowa. No, tu widać troszkę fuszerkę niestety. Przy tej grze, jak pięknie kamera się ustawia i skrypty zaczynają łapać rozmowę, nim podejdziemy nawet do przeciwnika i nie widzimy, z kim rozmawiamy nawet. We should start a club. Eos is the perfect spot for it. Planet's a Ket magnet. I've been tracking them down, marking locations to target. You took out the crown jewel, but the bastards still have a presence here. You want to protect that shiny new outpost? You better wipe them out. I'll do whatever I can to keep Prodromos safe. Glad to hear it. Sending nav points to your Omni-tool. Eventually we'll want to hit the crown jewel, their main base. But I don't think you're ready for that yet. I'll cut my teeth on the smaller targets. Smart man. Happy hunting, Pathfinder. You obviously weren't a cat hunter back in the Milky Way. No, I worked in the private security sector. Pay was good, but the job bored me. A buddy of mine told me about the initiative. Thought it'd be a hell of an adventure. Bring any family with you? Hell no. My mom died when I was a kid. Never met my father. Heard he was a big-time merc. All I know is he gave me his name and nothing else. No właśnie, Zaid był jego ojcem, którego dobrze znamy z Mass Effecta. No i tak naprawdę nic nie wie o swoim ojcu, poza tym, że odziedziczył po nim nazwisko. You didn't come to Eos with Bradley's team. No, I'm one of Tan's scary exiles. Left the Nexus after the uprising. Been planet hopping ever since, hunting Ket. Not sure anyone likes the Ket, but you really seem to hate them. What can I say? They're ugly. And I'm a man about aesthetics. Why did you join the uprising? Didn't like how they played God, deciding who woke up when. So I played mutineer, and things didn't pan out. I went my own way. You didn't want to stay with the other exiles? Honestly, most exiles are assholes, and not the lovable kind.
Why do you think the Cat are drawn to Eos? In my experience, they go wherever those weird-ass structures are. No idea why. I gave up questioning the damn things. Better to just put a bullet in their head. Stay safe, Masani. That's the goal. No dobra. Przyjrzyjmy się, jak on wygląda. Łysol, no. Tak jak ja. Zeskanujmy sobie, co tu możemy zeskanować. No i oczywiście od niego dostaniemy... Dostaliśmy kolejne zadanko. Znajdź minerały, skanuj minerały. Zniszcz generator. Dobra, możemy się w sumie w tym momencie tym zadankiem zająć. A później na końcu, dzięki temu wszystkiemu, będziemy mogli zaatakować ich główną bazę. A niszcząc ją, tak jak była mowa, zapewnimy bezpieczeństwo Prodromos. Kalufa trzeciego poziomu. Jakieś ogólne ulepszenia. Będę musiał wszystkie je przejrzeć kiedyś w końcu i sobie zmodyfikować, zmodernizować nieco moje giwerki. Otwórz dziennik audio. Getting to know someone helps you like them. Okay. Only generators the Cat brought. Given the large Cat presence on Eos, I would agree, Pathfinder. We'll just keep shutting them down as we find them. Okej, jeden generator wyłączony, no ale to nie może być jedyny. Przy okazji będziemy niszczyli, wyłączali kolejne. Dobra, skończysz robić to, co robisz, bo chciałbym z tobą pogadać. Jeszcze okaże się, że nie mogę z nim gadać, bo jest jakiś bug. No, chyba coś w tym stylu właśnie. Albo przez przeciwnika. Thank you.
gdzieś jest przeciwnik. Tylko za bardzo nie wiem gdzie, czy pod spodem. Teraz był nade mną. No, widzę chyba jakieś zasoby. No nic. Będę na razie musiał chyba zrezygnować z rozmowy z nim. Chyba, że załapię teraz. No, gościu, chcesz pogadać czy nie? Nie chcę. No nic, trudno. W takim wypadku w tym miejscu z wami się pożegnam. Może jak załaduję grę przy następnym let's playu, to będzie chciał z nami gadać. Tu będziemy mieli jeszcze... Sądzę, że w następnym odcinku już załatwimy wszystko, co mamy do załatwienia na iOS. No może jednak, może nie, bo jeszcze będziemy mieli tą bazę do zniszczenia. Zobaczymy. Chociaż wiecie co, jeszcze pójdziemy sobie w to miejsce. Jesteśmy blisko. Możemy mieć jedno już ponownie odhaczone. O, jest, jest, jest. Ciebie szukamy. Piąta z sześciu. Ostatnia jest tu. Tu mamy punkt szybkiej podróży, do którego jeszcze się przyjedziemy i tam się z wami pożegnam. The cat just have to make their mark. We'll clear the cat off EOS for good. Always wanted to toss a rock in these cat turbine things. My senses are detecting cat technology, Pathfinder. Blackrock Tande. EOS has teeth, all right? My senses are detecting cat technology, Pathfinder. Activating automated forward station deployment. Heads up, remnant site ahead. Mining zones in this region are available, Pathfinder. No i dotarliśmy. Tak więc, w tym miejscu mogę się z wami pożegnać, tak jak mówiłem. W następnym odcinku mam nadzieję, że skończymy iOS, chociaż tutaj widzę jeszcze troszkę terenów do odkrycia. Ogólnie tu terenów jeszcze jest troszkę do odkrycia. Tutaj jeszcze są tereny. Będę podążał za zadankami, powiem tak. Tak, więc mam nadzieję, że wam odcinek się podobał. Była walka, dosyć duża walka, tak więc działo się, przynajmniej na początku odcinka. A jak na razie trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Na razie i hej!